Murat! Ona jest nim zła! Spiskuje z Ishan! Ishan mnie wezwała. To powód do zabicia? Matko, zawiodłaś mnie. Synku, ona kłamie. Ufam jej bardziej od ciebie. Tobie wcale nie ufam. Pakuj się. Jutro wyjeżdżasz do starego pałacu. Nie, nie zrobisz mi tego. Aslanem, rozwiąż ją. Murat wyszedł z komnaty. Twoja głupota mnie przeraża. Skąd mogłam wiedzieć? Nie wiem. Zapytać? Pomóż! Przekonaj mu rada! On sam będzie decydował. Nie manipuluj nim. Ani mną. Co z ciebie za matka? Masz rację. Hesy położyła rękę na sercu i opierając się o ścianę usiadła. Sutanka Hesy była już zapakowana. Wynoszono jej bagaże. Ona stała na tarasie i ostatni raz zachwycała się widokiem. Hisy sultanem? Ishan? Co ty tu robisz? Zabić tą rudą dziewkę w taki głupi sposób? Głupota! Ja bym wrzuciła do Bosforu. A jeszcze ty, która tam stała i niezwiązane usta. Po prostu mistrzyni zbrodni. Dzieci to najlepszy prezent od Boga, ale także najgorszy. Ból przez nie zadawany jest ogromny. One wiercą ci dziurę w sercu. A gdy je przebiją, nie umierasz. Cierpisz 100 razy bardziej. Musisz stać i udawać silną. A tak naprawdę upadasz od zadanych ci ran. Łzy twoje całe życie płyną, aż tworzą morze, w którym sama się topisz. Twoje życie oddajesz dzieciom. Ishan zastanawiała się przez dłuższą chwilę nad sensem tego, co usłyszała. Masz rację. Ale całe życie musimy też bić się niczym lwicy. Walczyć o dzieci do samego końca. Jak ktoś tknie twoje dziecko, wbije ci nóż w serce. Jeśli masz więcej dzieci, pomimo ran stajesz się silniejsza i nie pozwalasz go skrzywdzić. Chwytasz miedź i idziesz w ogień. Płoniesz żywym ogniem. Kiedyś się spalisz, znikasz. Twój gasnący miecz dogaszają łzy. Nie spalę się tak szybko. Ja dopiero weszłam w ogień. Odpowiedziała Hyse, wychodząc. Ishan nie próżnowała. Pędem poszła do ogrodu. Na kolejne spotkanie z Fadim. Jesteś, powiedział. Chciał się ze mną spotkać. Podobno coś ważnego. Idę do sułtana prosić o rękę Laan. To dobrze. Przed ślubem chcę, żebyś wiedziała. Od dawna nie jesteś mi obojętna. Moje serce służy tylko tobie. Jeśli chcesz, nie ożeni się z Laan. Fadi, co ty mówisz? Zezyr, nic nie mówiąc, pocałował sułtankę. Pocałunek był krótki, bo Ishan się odsunęła. Sułtanka patrzyła na Fadiego z niedowierzaniem. Mrugała. Może to jej się śni? Żeń się z Laan, powiedziała patrząc mu prosto w oczy. Jak chcesz, wyjąkał. Sułtanka z oburzeniem oddaliła się o krok. Nie mogła uwierzyć. Fadi ośmielił się w niej zakochać, a na domiar złego pocałował ją. Zapomnij o tym, proszę. Zmieniłeś relację, która nas łączyła. Byliśmy wspólnikami. A nie, nie! Byłeś moim sługą. Byłaś ślepa. Nigdy nic nie zauważyłaś. Może po prostu nie chciałam nic widzieć. Powiedziała z przekąsem. Gdybyś nie była sułtanką, stworzyłbym ci raj na ziemi. Fadzi. Mężczyzna spojrzał jej w oczy. Sułtanka widziała, że wezyr cierpi z miłości, ale nigdy nie patrzyła na niego w taki sposób. Sultanem, nie chcę się żenić. Moje serce służy tylko tobie. Niech dalej sobie służy mnie. Tylko włożył Laan. I sam nadeszła, nie patrząc w stronę mężczyzny. Nie wiadomo skąd podbiegła Laan. Laan? Od kiedy tu jesteś? Hadi, dopiero przyszłam. Zauważyłam cię samego, więc jestem.
Wetel odetchnął z ulgą. Kochasz mnie? Sakralan, dlaczego pytasz? Przecież wiesz. Powiedział, jakby zaraz miał się rozkleić. Idę do brata. Musimy się ożenić. Bądź kochana. Jeśli mają mnie zabić, to tylko dla ciebie. Lan poszła. Fadi stał tam dalej i patrzył na taras Ishan. Witajcie paszowie! Witajcie posłowie! Witajcie dzielni jęczarzy! Witajcie sultanko Sery! To, że Murat siedzi na tronie, to pomyłka! Przypomnę, że nasz szpieg Hussein jest w lochu! Wykryli go. Sultanem, pamiętaj, że król Genuły jest z tobą. Sultan planuje wojnę z Genułą. Sultanem, to bardzo ważna wiadomość. Czy jest potwierdzona? Jasne, że jest potwierdzona. Jeden z wezyrów się wygadał. Musicie zaatakować piersi. Więc w drogę! No dziś koniec spisków. Wracam do pałacu. Wy jeszcze podyskutujcie. Może wymyślicie coś mądrego. Bąknęła pod nosem. Murat był przybity. Niepowodzenia w państwie i we własnym haremie przytłaczały go. Każdy go ranił. Największe ukojenie dawała mu lwsza. Ale to tylko w nocy i rankiem. Największe zło czai się za dnia. Wszystkie zmory kryły się pod postacią człowieka. Kto jest przyjacielem, a kto wrogiem? Gdyby mógł tak z każdego zdjąć maskę, gdyby miał pewność, że otaczają go przyjaciele. Zdradza przyjaciela bolała go tak mocno, że po każdej upadał. Czy teraz też się podniesie? Może jego brat rządziłby lepiej? Bracie? Weszła Leon. Siostro. Nie wiem, od czego zacząć. Najlepiej od początku. Początku nie ma chyba. No więc od jakiegoś czasu... Nie, to brzmi źle. Mów, martwię się. Chcę wyjść za mąż. Jak przechodzę obok niego, moje serce bije szybciej. Czuję, że Bóg postawił go na mojej drodze. Murat za nim mówił. Kto jest twoim wybrankiem? Ma on tu pieczęć wezyra. Jest mądry, młody i dostojny. Chcę, żeby prowadził mnie przez życie. Fadi? Powiedział Murat. Błagam, bracie, nie mów nie! Usiądę bez męża! Muszę się zastanowić. Zostaw mnie samego. Sultan przesiedział resztę dnia w tej samej pozycji. Nic nie jedząc i nie pijąc. Panie? Wszedł Ramis. Nikogo nie wpuszczaj. Nawet lachszach? Nie lubił mnie, ale zrobiło mu się żal sultana. Chcę zostać sam. Słysząc wszystko przez niedomknięte drzwi, weszłam do komnaty. Ramis spojrzał na mnie wrogo. Ale nic sobie z tego nie robiłam. On, przypominając sobie, że mam nic zatrzymywać, poszedł. Może tak będzie lepiej dla sułtana. Ja stałam w komnacie. Nie zauważył, że nie jest sam. Podeszłam bliżej. Co cię tak przybiło? Nie każ serca mego tym mrocznym widokiem. Dlaczego smutek omamił cię całkiem? Co takiego spadło na barki padyszacha, że nie może tego unieść? Powiedz, może trochę cię odciążę. On tylko podniósł głowę, uśmiechnął się. Ale nic nie powiedział. Wstań, podejdź. Murat bez słowa wstał i podszedł. Wyciąłam go za rękę i zaciągnęłam na balkon. Wiesz, ile ludzi może zginąć przez twoją słabość? Wiesz, ile ludzi liczy na ciebie? Jesteś odbiciem Boga na ziemi. Jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś potomkiem Osmana, potomkiem Mehmeta Zdobywcy, potomkiem Sulejmana Wspaniałego. W twoich żyłach płynie ich krew. Jesteś po części każdym z nich. Ty jesteś Murat. Ty jesteś tym państwem. Strach związał mi ręce, strach zamknął mi usta. Opanował mnie. Jestem jego więźniem. Moi przyjaciele mnie rozwiązują. Ale są tacy, co wywołują złe dychy. Ranisz swoich przyjaciół. Myślisz, że matka mogłaby cię zdradzić?
Nie. Bronisz jej. Chciała cię zabić. Na tym świecie to nie ja jestem najważniejsza. Matka musi być przy tobie. Ramiza, odsuń od siebie. Proszę, myślę, że ma coś wspólnego z Ishan. Muszę pozbyć się wszystkich wrogów. Zacznij od sprawdzenia Ramizy i tej Ishan. Wybacz mi, ale Ferra chyba też nie jest bez grzechu. Nie za wiele sobie pozwalasz? Wyjdź! Ale Murat! Ła? Wyjdź! A co jeśli nie wyjdę? Co się z tobą dzieje? Co się nie wyjdziesz? Wtedy cię wyrzucę! Nie rozumiem cię. Mówiąc to, wyszłam. Straż? Tak, panie? Śledźcie Ishan i Ramiza. Tak jest. Wszystko to z balkonu usłyszała Mina.